tym roku już nie wykonywać sobie tatuażu, ale pojawi się Raps Miller w Łodzi na Tattoo Days. Oficjalnie, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to nie mówiłeś o tym, że będziesz w Łodzi, tak? Nie, to jeszcze nie było tego w planach. No właśnie, więc mówiłem spoko, mam to z głowy, a jednak nie udało się i... Jesteśmy tu i teraz. Tak. To jest motyl, ale to nie jest byle jaki motyl, bo historia tego motyla jest taka. Podczas Tattoo Expo w Opolu moja żona wytatuowała sobie oto ten wzór również u Raps Millera. Ale że Raps Miller był wymęczony, to nie chciał mi już tego zrobić. Ale postanowiliśmy to odłożyć na inny termin, no i tak wyszło. Więc tu jesteśmy. Trochę wymęczony, a trochę też już było późno, nie? Tak, z tego tak, co pamiętam. Ale jesteśmy i... Co się odwlecze? To nie uciecze, o tym właśnie pomyślałem. No. Najlepsze jest to, że rok temu podczas Tattoo Days wykonałem sobie swój pierwszy tatuaż na konwencie, na imprezie. To był właśnie na dłoni zaraz, także koło się zatacza. Rok temu pierwszy raz siedziałeś na konwencji? Tak, bo u mnie to było zawsze tak, co ty gadasz? Że ja zawsze za kamerą, tak? Zawsze chciałem to wszystko uchwycić, robić te relacje, pokazywać o co chodzi. Nigdy nawet nie zastanawiałem się nad tym, żeby sobie te tatuaże wykonywać podczas konwentu. A, że w tamtym roku miałem operację na kolano, te prawe. I przed Tattoo Days postanowiłem sobie, dobra, nie mogę dużo chodzić, więc usiądę. A jak już siedzę, to się wydziaram, tak? Nie, nie, to było zamierzone, że jeżeli już jestem kontuzowany i nie mogę tyle chodzić, to usiądę i sobie ten tatuaż wykonam na tej dłoni i tak wyszło. No i tak... Ten motyl, jak widzicie, jest wykonany no teraz, ale tutaj ten niedźwiedź u Maurycego Szymczaka na Full Tattoo Fest w Krakowie, to w Opolu. Nic, także dziaramy dalej. Radzisz sobie z tym dyskomfortem. Ja dobrze. A to właśnie. I tatuator i pacjent. Jak radzisz? Nigdy tatuatora nie zapyta, czy go coś boli. No to najpierw pacjent niech odpowie, jak tam z dyskomfortem, okay. a później szef. Wiesz co, my jesteśmy przyzwyczajeni do dwudniowych sesji, ponieważ robimy praktycznie zawsze dwudniówki. Mhm. Także to już dla nas dogma, dokładnie tak. A tatuator jak sobie z tym radzi? No jakoś przeżywam, znoszę dwudniową obecność osobnika. Bardzo ładnie daję radę. A sam byś sobie pozwolił na to, żeby tobie ktoś taki ból sprawił w ciągu dwóch dni pod rząd, czy nie? No pewnie, tak? Czysta przyjemność. Okej. Okay. Czyli to nie jest ból, tylko przyjemność, tak? Dokładnie tak. Ten, kto sobie robi tatuaż, ten powinien wiedzieć. I tak to pozostawmy. Dziękuję. Dzięki.
na Golden Watch stanowisko tylko tutaj, w takim nietypowym miejscu. Tym razem reprezentujemy Siriusa, wiesz, jesteśmy tu z ProTeamu. No. No i ja, Max, mamy też studio, oni gdzie indziej są ustawieni, a my tutaj. Tak wyszło. Taka nowość dla ciebie, co? Trochę tak. Trochę tak. Co tam? O! Siema. Ink for you. Ink for you. Awansowałem. Lubię lizać. Awans. Organizatorem jesteś. Jest organizatorem. Dobrze, że nie. Jarko, czekam, aż zrobią. Dzień dobry, cześć. Kierownik. A. Kierownik Tattoo Days. Dobra, Szymon, działa. Tak, że go w jury nie ustawił. Za kosmiczne maszynki? A to są maszynki do tatuażu, kolego. Tak. Nasze, polskie, ręcznie robione, direct drive'y. No bo widzę takie, to jest nietypowe. Ja tych maszynek, które widziałem w życiu, a czym one się różnią od tych innych? To jest bardzo prosta, klasyczna konstrukcja, pozbawiona elementów, które mogą się zużyć, zepsuć, są proste w konserwacji. Robią to, co mają robić, czyli napędzają igłę. I zostawiają ślad trwały. Tak? Tak jest. Można z nimi używać igieł standardowych, kartridżowych, można linie, kolor, cienie, bardzo są uniwersalne w zależności od voltów, groupingu i ręki, która ją trzyma. Można zrobić fajne rzeczy. To ile takich maszynek już jest w obiegu u tatuatorów? No, myślę, że przez ten rok, jak działam, to około 120 maszyn sprzedałem. I chwalą, tak? No nie narzekają. O co chodzi, nie? Wracają, kupią więcej. Ile takich modeli masz? Bo tutaj masz różne kolory, tak? Znaczy, co jakiś czas, jakby robię takie krótkie partie, co jakiś czas wprowadzam jakieś zmiany i w tym momencie to są te rzeczy, które są te modele, które są. Trzy modele, czyli ten i ten, są z silnikiem brytyjskim, 6-watowym, bardzo mocnym. Uniwersalnym silnikiem. Te mniejsze z niemieckim Kuhlhammerem 8-watowym mają inny charakter pracy, delikatniejszy. A ile taka maszynka kosztuje, powiedzmy? Te wszystkie tutaj maszynki, Anaxy, tak je nazywam, kosztują 800 zł. Wszystkie mają ze sobą dwa mimośrody, 3,5 i 4,5 mm, także jakbyś miał dwie maszynki w jednej. Te większe, te mniejsze kosztują 1200, tak samo mają dwa mimośrody. Złącze ECA, polerowane aluminium, mosiądz, bardzo lekkie, o 100 gram, 80, od 80 do 110 gram powiedzmy. I to gdzieś tam można zobaczyć na jakiejś stronie internetowej? Mam profil na Facebooku, Zbigniew Neumann Rotary, ZNR, na Instagramie również mam konto, także jeżeli ktoś chce coś zobaczyć, prace wykonane tymi maszynami przez bardzo dobrych artystów, albo się skontaktować ze mną, to przez te media można to zrobić. To nic, to pewnie się ktoś skontaktuje, a ja lecę dalej. Przyjemności.